dnia. Szewczyk, witam Państwa w audycji Goście Dnia. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana Andrzeja Pawłowskiego, wicestarostę ciechanowskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, witam naszych radiosłuchaczy. Panie starosto, to jest nasze ostatnie spotkanie w tej kadencji Rady Powiatu Ciechanowskiego. Pan jest starostą resortowym, że tak powiem, od edukacji i od oświaty i właśnie temat edukacji będzie nas zajmował przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu składał pan raport o stanie edukacji i oświaty w powiecie ciechanowskim. I chciałam w związku z tym zapytać pana, jakie jest miejsce edukacji w powiecie ciechanowskim, czym ona właściwie jest? Pani redaktor, jeśli chodzi o katalog zadań samorządu powiatowego, to sprawy edukacji ponadgimnazjalnej zajmują absolutnie pierwsze miejsce. Gdyby przyjąć tutaj miarę ilości środków finansowych, jakie samorząd przeznacza na ten cel, to tutaj sprawa jest oczywista, jest to pomiędzy 30 a 40% budżetu powiatu corocznie jest przeznaczane na sprawy edukacji. Jestem pewien, że ta tematyka zainteresuje bardzo wielu naszych radiosłuchaczy, bo to zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, dziadkowie, kandydaci na uczniów do wszystkich szkół. Myślę, że jest powszechna świadomość, że no jakość szkół decyduje o jakości tej przepustki w dorosłe, lepsze lub gorsze życie. Mamy tego absolutną świadomość, że jest to zadanie, które wymaga i troski, i nakładów, i bardzo odpowiedzialnych zadań. Oczywiście nie wszystko zależy tutaj od samorządu powiatowego. My jesteśmy organizatorem tylko placówek szkolnych. Natomiast no, sprawa samej edukacji to sprawa kompetencji kuratorium. Wreszcie no, pomysłodawcą, jeśli chodzi o reformy w zakresie edukacji, z którymi mam bardzo dużo do czynienia ostatnio, to już domena Sejmu. No właśnie, przez ostatnie 4 lata sporo się w edukacji zmieniło. Powiedzmy o tych czynnikach, które miały wpływ na powiatową edukację. Pani redaktor, myślę, że najważniejszym czynnikiem, który determinował stan ciechanowskiej edukacji, to był czynnik demograficzny. Ten dramatycznie spadający wskaźnik urodzin spowodował, że jeszcze w roku 2007-2008 do naszych szkół uczęszczało blisko 4000 uczniów. Nastąpił bardzo wyraźny spadek od tamtego czasu. Takim minimum był rok 2016, kiedy to ilość uczniów spadła do najniższego poziomu. Było to 2950 uczniów. A obecnie ustabilizowała się ta ilość na poziomie 3000. 4000, 3000. W ciągu kilku lat, mniej niż 10, spadła ilość uczniów o 1000. To jest o 25%. Oczywiście, że to jest sytuacja, można powiedzieć, no, niezwykle trudna, ponieważ finansujemy całą sieć szkolnictwa ponadpodstawowego, no i pozostał, on był wyraźny, taki dylemat, czy nie mamy za dużo szkół. Mhm. Jakie problemy wystąpiły właśnie w związku z tym? No więc samorząd tutaj podjął bardzo racjonalną i taką perspektywiczną decyzję w marcu 2017 roku i uznał, że mimo niżu demograficznego zachowujemy całą sieć szkół do roku 2019. I to była decyzja niezwykle ważna, kluczowa. Oczywiście były jej konsekwencje, o których za chwilę powiem, ale zdecydowaliśmy, że zachowujemy całą sieć szkół. Oczywiście był tutaj, zdecydowały o tym czynniki w naszej ocenie no, obiektywne i niezwykle ważne. Mianowicie podwójny rocznik uczniów, który za rok trafi do naszych szkół i w dłuższej perspektywie wydłużenie okresu nauki w technikach i liceach o 1 rok. Wspominałem o tych 25%. Można powiedzieć, że szkoły nasze dzisiaj dysponują rezerwą
25% rezerwą skierowaną do około 1000 uczniów. I teraz w tym kontekście proszę pozwolić, że odniosę się do zagadnienia, które jest niezwykle ważne i jakoś tam dominuje w sferze publicznej, jeśli chodzi o sprawy edukacji, mianowicie czy jesteśmy w stanie bez problemu zapewnić miejsca podwójnemu rocznikowi. Tym bardziej, że różne rzeczy opowiada się, czasami są to bardzo katastroficzne wizje, co to się wydarzy w przyszłym roku. Otóż mogę tutaj z całą odpowiedzialnością odpowiedzieć, że jesteśmy przygotowani na to, żeby zapewnić naszym uczniom z podwójnego rocznika miejsca w naszych szkołach. Przypomnę, że w przyszłym roku szkoły podstawowe i gimnazja opuści około 1450 uczniów. Do naszych szkół zakładamy, że jeśli ten trend się utrzyma, trafi około 1300-1350 uczniów. To jest o 500 osób więcej niż w roku bieżącym, bo w tym roku przyjęliśmy 860 osób. Ale taki nabór mieliśmy jeszcze w roku 2008. Czyli można powiedzieć, że nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to nic, co by powodowało jakieś nadzwyczajne trudności. Czyli powtarzam jeszcze raz, mamy miejsca w naszych szkołach dla podwójnego rocznika, który przyjdzie do nas w przyszłym roku. Oczywiście będzie to wymagało pewnego wysiłku organizacyjnego. Będzie to wymagało pewnie także jakichś nakładów finansowych, bo wyobrażam sobie, że trzeba będzie zwiększyć ilość pracowni językowych, pracowni do nauki zawodu, stanowisk do zdawania egzaminów zawodowych, no bo takie konsekwencje będą tej zwiększonej liczby uczniów. Jeśli chodzi o nauczycieli przedmiotów ogólnych, nie widzę tutaj żadnych problemów, żebyśmy nie mogli zapewnić takich nauczycieli. Mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o nauczycieli zawodu, bo tutaj na rynku jest ich deficyt. A zakładam, co zresztą jest budujące i zawsze traktowaliśmy to optymistycznie, że do naszych szkół, bo ten proces zaczął się praktycznie w tym roku, trafi większa liczba uczniów do technikum. W tym roku po raz pierwszy liczba chętnych do techników była większa niż do liceów. Zakładam, że ten proces będzie... Że ten trend się utrzyma. Także, pani redaktor, to są dobre informacje. Uspokajam rodziców, uspokajam uczniów. Jesteśmy przygotowani. Skupmy się przez chwilę na tych finansowych aspektach, bo w trakcie tej ostatniej kadencji Rady Powiatu Ciechanowskiego zaszły dwie poważne reformy w oświacie. I to też generuje pewne decyzje, które powiat musi podjąć w związku z tym. No, pierwsza decyzja to było przekształcenie dotychczasowych szkół zawodowych, mówię o tym pierwszym etapie reformy, w odniesieniu właśnie do szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Tutaj poradziliśmy sobie z tym bez problemów. Oczywiście jesteśmy w toku tego procesu, bo samą ideą tych szkół branżowych pierwszego stopnia, bo tak one się teraz nazywają, jest zwiększenie praktyczności kształcenia. Zwiększenie, pogłębienie tej symbiozy pomiędzy zakładem pracy a szkołą. No więc jesteśmy w trakcie. Drugim etapem, no to będziemy konsumentami drugiego etapu reformy za rok, kiedy przyjdzie podwójny rocznik. Panie redaktor, szanowni państwo, no nie ma dobrej edukacji bez finansów. To nie możemy tutaj mówić niczego innego. Co jest źródłem finansowania oświaty? Po pierwsze, to jest subwencja oświatowa. Po drugie, w naszych warunkach to są środki uzyskiwane z realizowanych projektów unijnych. I po trzecie, to są dochody własne powiatu. Skoncentruję się na tym czteroleciu. Pomiędzy rokiem 2015-18 liczba uczniów zmniejszyła się o 320 osób.
Oczywiście, że wpłynęło to na wysokość subwencji, bo ta jest liczona, nie wnikam już w te wszystkie szczegółowe regulacje, jest pochodną ilości uczniów. Mhm. No więc zaskutkowało to tym, że subwencja zmniejszyła się o 3 miliony złotych. Tymczasem wydatki w tym samym czasie zwiększyły się o 4 miliony złotych. To jest ogromny dylemat zawsze dla niebogatego samorządu, jakim jest samorząd powiatu ciechanowskiego, jak sobie z tym poradzić. Ale dlaczego zwiększyły się te wydatki? Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z podwyżką płac skromną, ale z podwyżką płac dla nauczycieli, także dla pracowników oświaty. Mhm. To był pierwszy czynnik. Drugi czynnik. Rozszerzona została w sposób, no, można powiedzieć, radykalny ilość działań edukacyjnych i wychowawczych realizowanych indywidualnie w stosunku do uczniów. Oczywiście kosztownych. Wreszcie zmieniają się standardy, jakie zostały określone dla na przykład stanowisk do zdawania egzaminów zawodowych. Mhm. One wymagają pewnego wyposażenia. Podnosi się reżimy tych wymagań, oczywiście skutkuje to wydatkami. I wreszcie to, co wspominałem, zachowaliśmy sieć szkół. To są nieruchomości, to są budynki, a koszty utrzymania tych nieruchomości są stałe. Rosną niestety, nawet rosną, bo no rosną ceny energii, wody i tak dalej. I to wszystko spowodowało, że te nożyce pomiędzy subwencją a faktycznymi wydatkami zaczęły się rozchodzić. Czym to spowodowało? Jakie skutki to spowodowało? Otóż samorząd powiatu musiał przekazywać coraz większą ilość dochodów własnych na potrzeby oświaty. W ciągu tych 4 lat przekażemy do końca roku 8 milionów złotych ze swoich dochodów na wsparcie zadań oświatowych. Z tego w tym roku było to 5,2 miliona złotych, a więc gro tych wydatków to rok 2018. Oczywiście nie byliśmy tym zaskoczeni, bo wiedzieliśmy, że tak ten proces pod względem finansowym się ukształtuje. Natomiast no, z przekonaniem podjęliśmy taką decyzję, żeby ta sieć szkół została zachowana i żebyśmy mogli dzisiaj właśnie przekazać tę dobrą wiadomość. Nasze szkoły są gotowe do przyjęcia uczniów z podwójnego rocznika. Oczywiście wspomnę tu jeszcze o projektach unijnych. Z nich uzyskaliśmy w ciągu czterolecia 6,5 miliona złotych. To jest niezwykle ważne wsparcie, bo one mają taki komponent umożliwiający zakup środków trwałych. Głównie wydajemy to na pracownie zawodowe, na pracownie do praktycznej nauki zawodu. No bo jak nie ma wyposażenia i dobrych pracowni, to nie ma nowoczesnego kształcenia i dobrej nauki, a później efektów, gdy absolwenci trafią do tej faktycznej pracy. Panie starosto, chciałam zapytać, jaki w tej chwili jest stan ciechanowskiej oświaty? Panie redaktor, ja jestem związany z ciechanowską oświatą od 8 lat, od 2 kadencji. Pamiętam, gdy zaczynałem pracę, postawiliśmy sobie bardzo wyraźne cele, jeśli chodzi o to, co mamy zrobić, co poprawić, w jakim kierunku pójść z rozwojem oświaty. I tu też nie mieliśmy wątpliwości, że ma to być wzmocnienie kształcenia zawodowego. Byliśmy w tym konsekwentni. Przez całe 2 kadencje włożyliśmy w osiągnięcie tego celu sporo pieniędzy i dziś te szkoły to są inne szkoły, aniżeli te sprzed 8 lat, czy nawet sprzed 4 lat, co jest miarą ich jakości. No, przypominam sobie czasami bardzo słabą zdawalność egzaminów zawodowych, zwłaszcza w części praktycznej. To powodowało, że te opinie o szkołach zawodowych ciągle nie były dobre. Te szkoły nie przyciągały uczniów. Dziś jest to zupełnie inaczej.
poprawiła się ta zdawalność. A panie dyrektor, no, najlepszą miarą tego, jak te szkoły są postrzegane wśród uczniów gimnazjów, no to jest zwiększające się zainteresowanie szkołami zawodowymi. Mhm. Ja o nich tyle mówię, dlatego że one są najtrudniejsze w prowadzeniu, ale niezwykle ważne w systemie polskiej oświaty. Mhm. No, kształcimy dla rynku pracy. To jest rzecz elementarna. Dziś w naszych technikach kształcimy w 24 zawodach. I powiem szczerze, że już jakoś nie dążymy do tego, żeby ten katalog zawodów poszerzać. My musimy, bo to są zawody i nowoczesne, i zweryfikowane w procesie naboru, i jakoś kompatybilne z potrzebami rynku pracy, trzeba je umocnić. Bo dobre przygotowanie kształcenia w określonym zawodzie to są duże pieniądze, to jest zorganizowanie kadry dydaktycznej i wreszcie zdobycie, ta szkoła musi okrzepnąć. I dziś, myślę, jesteśmy na tym etapie, kiedy te szkoły już wyraźnie okrzepły w tych swoich profilach kształcenia. Zachowaliśmy specjalizację. Szkoły nie konkurują ze sobą. Te zawody są w każdej szkole jakoś tam bliskie tematycznie. Możemy w ten sposób tworzyć wspólne pracownie, racjonalizować wydatki na cele oświatowe. No i jeszcze może kolejna miara jakości naszych szkół, to jest zdawalność egzaminów maturalnych. No powszechnie uważa się, że jest to jakaś obiektywna miara jakości kształcenia. Gdy porówna się tę zdawalność jeszcze do zdawalności na poziomie województwa mazowieckiego i kraju, no to ten obiektywizm jest jeszcze wyraźniejszy. I wypadamy całkiem nieźle. I wypadamy całkiem nieźle. W ciągu całego czterolecia wyniki naszych matur, mówię tu o szkołach prowadzonych przez powiat, były lepsze, o średnich wynikach, były lepsze aniżeli średnia dla kraju i średnia dla województwa. No to daje jakąś tam satysfakcję z tego, co się robi. No właśnie, to daje satysfakcję, to są zapewne te konsekwentne działania zarządu powiatu, o których pan mówił, ale też to są działania i dyrektorów szkół, i kadry pedagogicznej, która w tych szkołach pracuje. Ale oczywiście, ja mam tego absolutną świadomość, dlatego pani redaktor, proszę mi pozwolić, tym bardziej, że kończy się już druga w moim przypadku kadencja, że chciałbym wykorzystać nasze dzisiejsze spotkanie, żeby serdecznie podziękować moim najbliższym współpracownikom, pracownikom starostwa, ale także zarządowi powiatu, Komisji Edukacji, która wszystkie te elementy wszystkie te gremia wykazywały zrozumienie. Dyskutowaliśmy czasami bardzo dynamicznie, w jaką stronę pójść, ale no, efekty mamy takie, że wspólnie możemy cieszyć się. Chciałbym także podziękować dyrektorom szkół, pracownikom oświaty, a tym bardziej, że zbliża się Dzień Edukacji Narodowej. Chciałbym z tej okazji życzyć wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły satysfakcji z tej codziennej, trudnej pracy. Misji, ja bym powiedziała. Tak, zgadzam się, to jest misja, to powinna być misja. No i także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję w imieniu tych odbierających życzenia za te życzenia. Panu staroście też wszystkiego dobrego i powodzenia w nadchodzących wyborach. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim Państwa gościem był dzisiaj pan Andrzej Pawłowski, wicestarosta ciechanowski.